11 czerwca wspominamy świętego Paryzjusza, pustelnika. Paryzjusz urodził się około roku 1151 w Bolonii. W wieku 12 lat przyjął habit kamedulski we wspólnocie pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana. Kiedy miał 35 lat, powierzono mu duchowe kierownictwo sióstr kamedułek z klasztoru świętej Katarzyny pod Treviso. Pełnił tę funkcję przez 80 lat. Budował wszystkich, zwłaszcza chorych z pobliskiego hospicjum, którymi także się zajmował. Nigdy nie korzystał z jakichkolwiek dyspens. Zmarł w opinii świętości 11 czerwca 1267 roku, mając 116 lat. Dwukrotnie, w roku 1316 i 1346, występowano o jego kanonizację, ale starań tych nie uwieńczono sukcesem. Dopiero Baroniusz wpisał Paryzjusza do swojego martyrologium, a było to w roku 1586. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i za wstawiennictwem świętego Paryzjusza, pustelnika, udziel nam daru zbawiennej wstrzemięźliwości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.